Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w czwartek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza. Będzie to rozdział 9, a wersety od 1 do 8. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Wsiadł zatem do łodzi, znów przepłynął jezioro i przybył do swojego miasta. Jacyś ludzie przynieśli mu na macie sparaliżowanego człowieka. Widząc ich ufność, Jeszua powiedział do sparaliżowanego – Odwagi, synu, twoje grzechy są odpuszczone. Widząc to, niektórzy nauczyciele Tory mówili między sobą – Ten człowiek bluźni. Znając ich myśli, Jeszua odezwał się – Czemu dopuszczacie do swych serc złe myśli – Powiedzcie, co łatwiej rzec: Twoje grzechy są odpuszczone, czy wstań i chodź. Posłuchajcie: Dowiodę wam, że Syn człowieczy ma władzę na ziemi, aby odpuszczać grzechy. I powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swą matę i idź do domu. I człowiek ten wstał i poszedł do domu. Kiedy tłum ujrzał to, osłupiały i wypowiedziały brachem Bogu, który daje ludziom taką moc. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, w tej y, dzisiejszej scenie chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki mały aspekt, który pojawia się na początku, potem już znika i y, już zajmujemy się tylko tym człowiekiem. Y, Jacyś ludzie przynieśli Jezusowi sparaliżowanego człowieka. Jacyś ludzie. A potem po kropce jest, widząc ich ufność, Jeszua powiedział temu człowiekowi: Odwagi, synu, twoje grzechy są odpuszczone, i potem już jakby ta scena koncentruje się tylko na sparaliżowanym. Oczywiście też w kontekście tego. Yy, yy, co powiedzieli faryzeusze. Widząc ich ufność, jakiś ludzi. Czy należysz do takich ludzi, którzy mają ufność i przynoszą Jezusowi na takiej macie sparaliżowane osoby. Wielu ludzi jest sparaliżowanych wokół nas. Żyją, mówią, poruszają oczami, ale są sparaliżowani duchowo. Nie mają siły żeby wstać i pójść do Jezusa do kościoła do spowiedzi do komunii świętej nie mają siły są tak sparaliżowani oczywiście to jest jakaś forma ich zawinienia natomiast do nas należy żeby nie wytykać ich palcami ale żeby ich przynosić ufności ufając przynosić ich do Jezusa na tej macie Popatrzcie, tu jest też jacyś ludzie. To nie jest, że jakiś człowiek uniósł go. Czasami nie da się unieść ciężaru jednego człowieka, nawet kogoś bliskiego. Trzeba prosić innych też o pomoc. O, o jaką pomoc? O pomoc w modlitwie. O to, żeby inni też się modlili za właśnie może sparaliżowanego jakiegoś bliskiego, krewnego, który odszedł od Jezusa, który nie ma siły, żeby wstać i iść. Do, do, jak już powiedziałem, do Jezusa, do spowiedzi, do kościoła na msze. Więc bądźmy tymi jakimiś ludźmi, ale pełnymi ufności, którzy przyprowadzają Jezusowi sparaliżowane duchowo osoby. Bądźmy tacy, proszę Was. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże!